Siema ludzie, z tej strony Mendes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy 16 grudnia i dzisiaj chyba finalnie wbijemy Miko na 25 rang. Dobra, zostało nam 24 pucharki. Jest dosyć łatwo bardzo Miko, ponieważ tutaj strasznie dużo mam star power, które szybko im się skrzynki. I ogólnie to dużo osób się ze mną teamuje, prawdopodobnie będę się teamować z Miko, bo z Miko jest najłatwiej. Jak się Miko teamuje z Miko. Tutaj jest Jean, więc na spokojnie. No biją mnie tutaj, kurczę, nie fajnie. Ale na spokojnie, ja tutaj sobie poradzę. No kurde! Zabił mnie, nie wiem dlaczego, nie? Ja się z nim teamowałem, a ten frajer mnie zabił, nie? Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, bo kurde, to było strasznie słabe, nie? Chłop mnie po prostu zabił. Ja się z nim teamowałem, więc tak nie powinno być. To jest taki tam prost, tak bardzo. Teraz to wygrywam, bo tamto to był jakiś żart. Jestem teamu, ja nie. Okej, sorry za moje skupienie, ale kurczę, naprawdę bałem się, że przegram to i że tylko odrobię pucharki, ja chciałem wbić, dlatego musiałem zabić pana Edgara. Słuchajcie, jak widzicie mam, słuchajcie, nie powiedziałem w ogóle, mam 200 gemów na koncie, tak, i słuchajcie, mam 200 gemów na koncie, ponieważ była oferta u mnie w sklepie, gdzie za 12 zł można było kupić 180 gemów, nie 170, tylko 180. To była wartość dosłownie razy 6 i nawet jeszcze trochę więcej. Dlatego pomyślałem, że jak będę miał kolejny karnet premium, bo dostanę 50 zł i chcę sobie kupić ogólnie dwa, nie mówiłem wam o tym, to miałaby się niespodzianka, ale już się wygadałem, zapomniałem, że to miałaby się niespodzianka. Będę prawdopodobnie miał dwa karnety premium, te plus, w sensie. I pierwszy i drugi od razu te nowsze, w sensie z tym skinem do kita. I skinem do... kurczę, jak się nazywa? Do Colette, nie? No i słuchajcie, właśnie
Nazbieram z tego gemy, żeby sobie kupić spajka, bo ja chcę sobie kupić właśnie spajka. W sensie tego skina za 300 gemów, nie? Bo on jest naprawdę mega ładny. I sobie zakupiłem, po prostu będę miał go szybciej. Bo naprawdę mi się mega podoba, mega się jaram nim. I kurczę, ja się cieszę na przykład, nie? Że będę go miał. No nie powiedziałbym. O Boże Święty. Okej. Okej, słuchajcie, sorry, że się nie odzywam w ogóle, ale nie wiem. Ja jestem skupiony na grze, ja chcę wbić 25 rangę, słuchajcie, max. Już wbił 25 rangę. No tylko, że on jest chory i on nie chodzi do szkoły i maniaczy, nie? Więc wiadomo, że ja mam nie tak łatwo, ale no ten. Słuchajcie, 9 power cubes, to jest chyba dobry początek, nie? Dobry start. Chciałem w niego wjechać, ale coś nie wyszło. Zdecydowanie. Słuchajcie, ja po niego wjadę, nie? Bo nie, bo ja mam ostatni gadżet. Ostatni gadżet to nie, to... Bardziej się przyda. Uwierzcie mi, że będzie lepsza, ten lepszy moment chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Walony, nie? Walony, no nie! Dobra, 5. miejsce, nie jest źle, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Plus 1, okej. Lepiej niż 6, nie? Na 6 jest minus 3. Na 5 przynajmniej plus 1, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, ale kurczę,
ten gadżet Miko, ten drugi, naprawdę jest też mocny, nie? Nie wiem właściwie, który jest lepszy gadżet. Ja wziąłem tamten, bo mi się wydawał bardziej taki... lepszy, no. Kurczę, po co ja atakowałem tamtego Miko? I skąd ten Miko ma już tego, Silvera 3, bo cały czas przegrywał i wygrywa. Bo chyba innej opcji nie ma za bardzo. Słuchajcie, sorry, że jestem taki toksyczny z tymi łapkami w dół, ale to jest silniejsze ode mnie. Po prostu muszę to robić. Muszę. No Miko jest fajny. I chcę tam wlecieć, ale chyba niestety nie wlecę. On chyba wie, że ja tu jestem, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Że on wie, że ja tutaj na niego czekam. On jest upośledzony, czy co? Chyba sobie go odpuszczę, bo... kurczę, nie wiem. Będę tutaj tak czekać? Może on będzie tak czekać? Nie mam pojęcia. Okej, nie mylił się. Prawdopodobnie nie chciał tam iść, bo wiedział, że ja tam jestem, ale... Iś, pięknie. O, Jackie. O kurczę. Nie wiem, kto pierwszy zginie. Chyba ten. Nie wkurza. Ja chyba zginę. Chyba zginę. Przegram to. Walić. Drugie miejsce nie jest źle. Ale liczyłem na pierwsze, nie? I teraz wystarczy drugie miejsce. To jest chyba finał, final round. I słuchajcie, to jest już koniec i to jest bita ranga. Tak mi się wydaje przynajmniej. Słuchajcie, potem jeszcze trzeba Pearl bić na 20 rangę, ale to raczej nie na tej mapie, bo na tej mapie pewnie będzie pełno Miko. I kurczę, ta Pearl ma no nieduże szanse, nie? Żeby sobie poradzić, więc... Okej, słuchajcie, hipodrodowania do Miko nie kupuję, no bo już się w sumie nie opłaca i nawet bym go nie użył, bo... Kurczę, tak się pewnie długo ładuje. Słuchajcie, no chyba do odwania to Edgara. W sumie to bym nie chciał odblokować, ale raczej nie, poczekam na Kita i sobie będę też maksować Kita. Jak będzie Lorien, Lowry, to też będę ich maksować. Ja chcę mieć wszystkie nowe postacie od razu wymaksowane, żeby po prostu koksić na tej mapie, bo nowe postacie zawsze wychodzą za OP, w sensie strasznie mocne, nie? I dosłownie do kolejnej aktualizacji są takie mocne i dopiero potem je nerfią, dlatego najłatwiej jest je wbijać na 25 rank. To jest moja taka rada, żebyście wbijali nowe postacie. Bo słuchajcie, one naprawdę zawsze są mocne, zawsze. Nie było takiej sytuacji, gdy nowa postać nie byłaby za OP. Bo kiedy? Powiedzcie mi, bo ja mi się nie wydaje. No i kurde, zabiła mnie, nie? W sensie, ja pierdzielę, no pieprzona Bibi, nie? Minus 9, dostałem wtedy chyba minus 8, coś takiego, więc jestem na minusie prawdopodobnie, albo wtedy wygrałem, nie, raczej nie. No, przegrałem, no. Więc 8, minus 9, zajebiście. Powiem tak, kurna, używam tego pieprzonego ataku, a to gówno nie leci, nie? Się nie skacze, nie? Więc to jest takie, kurcze, albo skoczę, albo nie wiem, według jakichś, kurde, swoich ten. Chyba. Mi się wczoraj nie wydaje, nie wiem.
No i mam 7 cubesów. I teraz kto mi podskoczy? No bądźmy szczerzy, kto mi podskoczy? No nikt. Ja tutaj tylko poczekam na swoje ofiary. Ja się nie będę w ogóle tam pierniczać. Nie ma po co. Ta małpa Basyra myślała, że mnie pokona, czy coś takiego. Nie wyszło. Nie wyszło. Powiem tak, muszę wygrać, bo chcę być chociaż na plus tym jeden, powiedzmy. Mam 8 kubów, więc to nie będzie takie trudne wcale. I kurczę, no pięknie. Niszczę kolejnego pana. Nie wiem, po co oni tutaj wchodzą na ten środek. Jak to jest w sumie pewna przegrana. Coś w tym stylu, więc kurczę, nie wiem. No, chyba lubią przegrywać. Po prostu. O, tam jest Charlie. Okej, okay, no nie mogłem mu dać, nie mogłem. Okej, okay. Mam nadzieję, że finałowa runda. Teraz się stresuję, bo jest 6 pucharków, ale to muszę zająć 3. miejsce. I zajmuję nagle 1. Albo ostatnie, to jeszcze gorzej, nie? W sensie, no jeszcze gorzej, 1. to by było dobrze. Kurde, co to miało być? Dlaczego ta szelka mnie uwaliła, nie? W sensie, no wiedziałem, że mnie uwali, ale kurczę, myślałem, że przegra, nie? Myślałem, że będzie słabsza niż ja i ze mną przewali, a kurde, wygrała. Jestem naprawdę wkurzony. Ja pierdzielę. Nie jestem taki wkurzony, nie? Boże święty, no to jest jakiś żart. Boże. Mi po co, nie opłaca się dymować z takimi przegrywami, nie? To się nie po co, no. Na widę. Thank you.
No, zrąbałem trochę. Ile wtedy straciłem? Minus 5. No to jestem na minusie. Ja potrzebuję teraz drugiego miejsca. To się da zrobić, ale no nie wiem. No nie wiem, czy to jest ta runda. Nie wiem, nie widzę tego, nie widzę tego. Nie widzę tego. Ale kurczę, może, może. Jest szansa. Słuchajcie, drugie miejsce na pewno będzie, może nawet pierwsze, więc to jest jednak finałowa runda. Nieźle. Jako posiadacz tej rangi. Nie no, jest zarąbiście, nie? Kurczę. Nie umiem grać już, Miko. Nauczyłem się, więc nie pokonasz mnie. Patrzcie. Tak się gra, Miko. Pozdrawiam i to była finałowa runda. 25 ranga. 25 ranga. Nieźle. Nieźle. Miko, uwielbiam cię, nie? Słuchajcie. Miko, to jest straszny no-skill, dlatego ja już w nim więcej raczej grać nie będę. Ale jest po prostu strasznie łatwy do wbicia i po prostu grzechem było nie wbicie go, nie? No po prostu jest bardzo łatwy, ale jest naprawdę takim no-skillem, że dosłownie tapując w ekran, kurczę, wbijecie tą rangę, więc naprawdę już raczej nim grać nie będę. Może się skuszę na 26, no ale wątpię tak szczerze, raczej go zostawię na tej 25, zależy. No i słuchajcie, tyle mam do powiedzenia. Dzisiaj raczej już odcinek nie pojawi. No więc, no dobra, trzymajcie się, cześć.